Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA One i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj testować miniaturowe wyścigi. To jest jakiś trzeci miniaturowy wyścig. I tak myślałem, no kurde, te miniaturowe wyścigi będą w kategorii wyścigi tutaj, jak się wybiera jakieś akcje w GTA. A to się okazuje, że to jest misja adwersarza. Ale powiem Wam, pograłem dosłownie jeden wyścig, bo tutaj się gra tak na rundy. I jest to bardzo fajne. Bardzo fajnie się w to gra. Z tym, że no można grać maksymalnie na 4 osoby. W sumie nie wyobrażam sobie, żebyśmy tu jechali 30 osób. I to w ogóle nie wygląda jak GTA, to wygląda jak jakaś zupełnie inna mini gra. Nie, ale no rzeczywiście jeździ się tymi samochodzikami. I co się właściwie robi? No trzeba zbierać te power-upy, o się, żeby kogoś tam zniszczyć, albo kogoś trzeba wyprzedzić, tak? Wyprzedzić nie jest łatwo. No bo możemy jechać w cieniu aerodynamicznym za kimś. O, tutaj coś podniosłem, mina. No to uwaga, trafię miną czy nie trafię? O, coś tam rypło, ale nie trafiłem. Tutaj zmienię sobie pojazd na samochoda rampę. O, wygrałem. Chyba wyprzedziłem kogoś, albo nie wiem, co się stało. Tam ktoś zniknął w pewnym momencie. Ta mapka nie jest taka ciekawa, bo mnie tu jest bardzo ciemno. Nic praktycznie nie widać. Co, już? A, kogoś chyba wywaliło. No ale ogólnie to bardzo przypomina... No, kogoś wywaliło. To bardzo przypomina też ten tryb adwersarza, co tam się zbierało, te bombki, strzelało rakietami. To jest w zasadzie to samo, z tym, że mamy widok z góry. No i... mamy taki jakby wyścig. Jest to fajne, no. Możemy sobie to pograć gdzieś na live'ie. Z tym, że nie wiem, czy to się uda na PC-cie. Teraz gram o takiej porze, że jeszcze cheaterzy nie wrócili z przyrki. Ale jak wrócą z przyrki, no to na tym, na PC-cie sobie raczej nie pogramy. Ja już w tym momencie sobie kupuję właśnie GTA na PS4, żeby móc sobie właśnie takie akcje fajne porobić, nie? Będę tworzył tam nową postać, także będzie fajna akcja. Prawdę mówiąc, myślałem, że na ten odcinek uda mi się GTA kupić, ale muszę czekać, aż mi dojdzie płyta. Właściwie nie wiem, jak to jest z tymi grami na PS4, czy jeśli mogę w ogóle kupić na przykład grę i zrealizować kod na PS4, czy muszę kupować zawsze wersję pudełkową? Właśnie to jest takie jakby dziwne trochę dla mnie. No bo ja nie lubię tych pudełek, cholera, wolę dystrybucje cyfrowe zdecydowanie. Bym sobie kupił klucz, bym sobie go wpisał i bym, wiecie, miał spokój, nie? A tak trzeba jakąś tam płytę, dajcie spokój, po co mi te płyty? No, ostatnio sobie grałem i dostarczałem samochody jak to ja, z tym, że wszyscy się boją grać teraz na sesjach otwartych, bo różne rzeczy się dziwne dzieją, zresztą widzieliście ostatnio na moich live'ach, co się działo. O, no dobra, już wszystko okej. Coś mi się tutaj wyłączyło, coś mi tutaj nie działało, okej. I zobaczymy, jak sytuacja teraz wygląda. Osoby, które boją się grać online obecnie, mogą wbić właśnie na ten materiał i zobaczyć, jak wygląda sytuacja w GTA. No jest ten nowy tryb, Rockstar cały czas coś nowego robi. Ja mam wrażenie, że to jest tak w tym Rockstarze, że część osób zajmuje się tworzeniem nowego kontentu i oni w ogóle nie mają wpływu na to, co się dzieje w grze, a część osób w ogóle zajmuje się ogarnianiem właśnie tego, co się robi. Co się dzieje w grze, co tutaj się wyprawia, jeśli chodzi o tych cheaterów, banowanie i tak dalej, nie? Także, no może być ciekawie. Ostatnio na live'ie wbiło mi chyba z 7 milionów, to była masakra w ogóle. Po 200 tysięcy ktoś mi przelewał hajs cały czas. Ale teraz widzę, że ktoś tam robi jakieś misje. Dopóki ktoś robi jakieś misje, to w miarę sesja jest bezpieczna. Ja nie wiem, czy Rockstar jakoś te serwery, czy tam pliki gry aktualizuje gdzieś tam w tle, czy można sobie już grać normalnie. I tam... Aha, i wyjaśniła się troszeczkę chyba, myślę, sprawa tej kasy, tych 2 milionów, które rzekomo dostałem od Rockstara. To prawdopodobnie był taki zwrot podatku. A teraz wiecie, trzeba rozliczać się z fiskusem i w Stanach Zjednoczonych też się tam Rockstar rozlicza z tych wszystkich rzeczy. No i graczom, którzy kupowali szarki,
oddaje jakąś tam kasę. Więc ci, co nie kupowali w ogóle szarków, powinni dostać jakieś 400 tysięcy czy coś takiego, a ci, co tam kupowali, dostają zwrot podatku właśnie w postaci kasy w GTA Online. Takie trochę smutne dla osób, które korzystają z nielegalnych sposobów zdobywania kasy, ale też kupiły parę szarków, no bo mają tam 500 milionów na koncie, a tu nagle dostają zwrot podatku w wysokości 400 albo 500 tysięcy. Co to dla nich jest, no? Tak naprawdę to ja mam tutaj parę samochodów do sprzedania. Strasznie lubię te samochody sprowadzać, tak naprawdę sprzedawanie tych samochodów to jest taki dodatek dla mnie, ale sprowadzanie jest bardzo fajne. No, sprzedawanie, no wiecie, kasa zawsze tam jakaś wpadnie z tego. Zobaczymy, czy ktoś mi przeszkodzi, jak będę sprowadzał auto, czy coś się stanie. I też piszcie w komentarzach, czy w ostatnich czasach macie jakieś problemy z cheaterami w GTA, bo ja powiem szczerze, mało grałem ze względu na te właśnie problemy. Bo się po prostu bałem, że ktoś mi coś popsuje z kontem i też miałem zresetowany poziom do pierwszego i coś jeszcze miałem porobione na tym moim koncie. Także jeden człowiek, który no, nie ma swojego życia prywatnego, pokazał w grze, że chociaż raz w życiu, że istnieje ten robak. Dobra, teraz tak, weźmy sobie pyk i sprzedamy jakąś furę. Zobaczymy, czy ktoś mi będzie... Znaczy no, wiadomo, że fajnie, jeśli ktoś przeszkadza, no bo od tego jest GTA, nie? Można tam z kimś sobie powalczyć, kogoś przechytrzyć i się pobawić. To są takie emocje związane z tym. Także widzicie, ten nowy tryb adwersarza jest, ale czy on jest taki fantastyczny, no to już musicie wy też sami ocenić. Można w niego pograć i fajnie się pobawić, no ale właśnie. Kolejny tryb adwersarza, nie? Nie jest to jakiś tam wielki update, ale coś się dzieje w GTA, nie powinniśmy chyba na to narzekać, co? Mam tutaj już pełny, muszę coś sprzedać, bo kurde, no nie wiem, cokolwiek. Klasa standardowa, tak niespecjalnie. Zobaczmy może... Weźmy klasę wysoką. No, z klasy wysokiej mam mało furek, więc jak sprzedam coś z klasy średniej, gdzie mam dużo tych furek... Dziwne, że w Zentorno jest w klasie średniej. Zobaczmy, czy mam jakieś kolekcje gotowe już. No, tu mam prawie coś gotowe. Właśnie to Zentorno. Jeszcze Masakro bym musiał dostarczyć jakieś. Jakąś wersję Masakro i bym mógł sobie zrobić tą kolekcję za 50 tysięcy. Zawsze to trochę kasy, nie? No to weźmy sobie tu takie fury, te Turismo R XF dwa razy... Kurde, to jest klasa średnia, ja pierdziu. Dobra. Także tutaj jakoś dużo hajsu nie wpadnie, bo zobaczcie, no. 60 tysięcy, gdybym miał jeszcze kogoś do pomocy, to by to lepiej poszło, nie? Okej. Okay. Pyk. Karoseria. Brak. Coś tutaj pozmieniam, to nie jest jakieś tam super istotne. O piękny chromie i lecimy. Może weźmy chociaż felgi jakieś. O. No i mamy. Chromowane auto. Lecimy tym XF-em. Ja naprawdę myślałem, że to jest jakaś klasa wysoka. Sprowadzałem go, mówię, o kurde, super. A tu dupa jakaś, ja nie wiem. I teraz sobie właśnie tak gram, że robię sobie paczki, ktoś mi tam przeszkadza, to jest fajne. Ja strasznie lubię, jak ktoś tam... jak ktoś tam jest na tej sesji, bo niektórzy to tak robią sobie puste sesje, żeby te paczki dostarczać. To jest taka nuda, tak to masz zawsze tą świadomość, że ktoś jest na sesji i może cię zaatakować, musisz się bronić albo jakieś taktyki zastosować, żeby uniknąć ewentualnych ataków przeciwnika i to jest esencja gry. A tam kasa, jak ktoś mi, wiecie, rozwali cały ładunek czy coś i jak mi ta kasa zniknie no po prostu z magazynu, no nie, bo mi tam ktoś rozwali ładunek, no to trudno, no. W najgorszym razie, jak naprawdę nie będę miał hajsu, to kupię sobie tego szarka i mam spokój, nie? A nie tam, że o, zniszczyłem ci ładunek, Lucek, ty taki i siaki, bo ktoś tam mnie nie lubi i będzie mi niszczył ładunek, bo mnie nie lubi na YouTubie i tam cała ekipa będzie mnie atakować, tylko mnie jednego, tam z pięciu gości, bo jej, o, zniszczymy mu ładunek, wow, super, bo on nagrywa filmy na YouTube.
jest takie... Niech niszczą, Boże, jak będzie, będą bardzo jakoś tutaj przeszkadzać, przecież zawsze mogę sobie zmienić platformę na PS4 na przykład w tym wypadku, nie? Zresztą, ja mam też drugie konto na GTA, jak bardzo będzie mi to przeszkadzać, to zawsze mogę sobie odpalić drugie konto, anonimowe. Tak, zresztą widziałem, że niektórzy widzowie na przykład zalogowałem się na drugim komputerze na drugie konto i ci sami widzowie, którzy pisali mi, że o Lucek, jesteś fajny, chodź, pogramy razem, coś tam, no nie? To ci sami widzowie na tej samej sesji pisali, że Lucek to chu i tak dalej, potem jak wyszedłem tym oficjalnym kontem i wszedłem tym takim incognito. Także, no też ja, niektórzy, no ja, w GTA to jest taka społeczność, jaka jest, no nie każdy jest takim w porządku graczem, nie? Nie każdy zachowuje się w porządku, no, też nie lubię się tak z tymi graczami za bardzo spoufalać, bo no widzicie, jaka jest sytuacja, nie? Czasami okazuje się, że ktoś jest bardzo fałszywy, no ale to wynika z tego, że jest po prostu młody, no i też nie mogę tak każdego oceniać i każdemu z góry przyklejać łatkę, bo gra w GTA i od razu jest jakiś tam zły, nie? Po prostu no to jest też taka trochę gra brutalna i tutaj też można się wkurzyć na innych graczy, ale fantastycznie jeżdżę. Też można się tutaj wkurzyć na innych graczy i ktoś może bardziej agresywnie reagować, tak jak na przykład gracze CS-a często się gdzieś tam wyzywają, nie? Są takimi toksycznymi osobami, no bo gra jest brutalna, dynamiczna i cały czas coś tam się dzieje. Jak ktoś słabo gra, to jest od razu największym gnojem i nie może grać w CS-a. Nie wie, jak się produkuje gry i nie wie, jak działają FPS-y, to nie może w ogóle. Nie jest programistą, też nie może grać w CS-a. Takie miałem wrażenie jak ten, jak grałem właśnie w CS-a testowo zupełnie na live'ie. Tak dosłownie chwilę, bo wiedziałem, że toksyczna jest na maksa tamta społeczność. No, ale tak czy inaczej w tamtym momencie było mi niemiło, nie? Że ktoś naprawdę, kto tam często ze mną grał i na live'ach i w ogóle, potem okazało się, że jest zupełnie inny, nie? No, dlatego też tam, jak ktoś chce pograć w GTA, okej, pogram, ale dystans, nie? Zawsze dystans. Okej. Czyli co, udało się dostarczyć auto, dostałem trochę hajsu. Właśnie, bo tak ostatnio sobie też jeździłem tym Dukesem, testowałem, jest to fajne auto, tylko nie można strzelać do tyłu jakby, troszeczkę szkoda. Niektóre auta no są fajne właśnie pod tym względem, na przykład taki Chester, tak, który jest powiedzmy opancerzony, jak się strzela do tyłu, a tutaj w Dukesie no nie mamy takiej możliwości. Nie mamy możliwości strzelania do tyłu, tak, jest ten celowniczek szary. Możemy chyba w bok. Tak, na boki możemy strzelać, ale zobaczcie, już w tą stronę nie bardzo, nie? Tylko tu. O, i tu już mi się kończy ten zakres. Dobra. To teraz zróbmy sobie może... Właśnie, zobaczymy, jak mi Dukesem pójdzie zrobienie mojej ulubionej misji, o ile w ogóle jest dostępna. Jest, będzie. Łowca głów. Zobaczymy. Kurczę, to nie jest najlepszy teren do robienia łowcy głów, bo tutaj na tych pustkowiach dystanse będą spore. No ale ja właśnie bardzo lubię jeździć samochodami w GTA. Tak się przesiadłem z The Crew od razu do GTA i powiem wam, że no kurde, tutaj to się fajnie jeździ tymi autami, a tam to jest makabra jakaś. Chociaż też można się przyzwyczaić, nie? Po dłuższym czasie grania. Może ja miałem jakiś taki słaby samochód czy coś, ale... Jak? Nie wiem. Coś z tymi samochodami tam w tej grze jest nie tak. Zdecydowanie. Dobra, zabij cele. I tak, mamy jak zwykle dwa samochody i dwa stacjonarne cele. Zobaczymy, jak to jest rozmieszczone, żebym wiedział, gdzie jechać. O Jezu, ale sobie wybrałem. Tutaj dwa cele obok siebie, ale jeden jest mobilny, drugi nie. Tutaj też jeden jest mobilny. Tu jest stacjonarny, a w tym miejscu to nie wiem, co to będzie. Możemy sobie pojechać tutaj w górę. Czyli chyba pozostanie mi tylko śmigłowiec. No ale Dukes jest dobry, bo wytrzymuje co najmniej jedną rakietę. Więc jak ktoś nas nawet namierzy, miałem taką sytuację, że ktoś tam mnie namierzył z wrzutni namierzającej i po jakimś czasie
oberwałem. Nie wiem, ta rakieta do mnie doleciała, ale nie zginąłem. Także ktoś tam był bardzo, bardzo napalony i wszystkich graczy dookoła rozwalił, a Lucek sobie przeżył, jechał dalej. Poza tym Dukes jest bardzo szybki i w porównaniu do na przykład zwykłego Dukesa albo jakiegokolwiek innego muscle cara, bardzo przyczepny też. No ale jeśli porównać do jakiegoś super samochodu, to niestety taki przyczepny nie jest, ale jest szybki. I dobrze, i przyjemnie się nim jeździ przede wszystkim. Tutaj dojadę? Chyba dojadę. Także widzę, że teraz sesja jest w miarę spokojna, bo gdyby to była sesja z cheaterem, to już by jakieś tutaj barki latały, albo już bym się gdzieś tam teleportował, nie wiadomo co się jeszcze działo. Kasa by leciała, albo miałbym zerowy poziom. No, a teraz widzę, że... teraz widzę, że już jest całkiem w porządku. Zobaczymy, czy tu podjedzie. To nie jest samochód terenowy, kurde, muszę jechać naokoło. Znaczy pewnie bym tam jakoś wskoczył, ale zanim sobie rozpęd to zrobię tym samochodem tutaj, to będzie słabo. No i chyba nie ma siły, będę musiał wziąć śmigłowiec, bo ten samochód tak średnio sobie poradzi z tymi odległościami. A tutaj spróbuję. I pionowa skała. Nie. To musiałbym mieć tego takiego dakarowca offroadowego. Kojarzycie, nie? Jak nim jeździliśmy sobie po tym, po górach, to jest fajne auto. No i dziwne też, że nikt nie robi tych misji VIP-owskich, że można sobie je bez problemu wykonać. Ciekawe, jak będzie mi się grało w GTA Online na PS4. Już kupiłem sobie abonament z PS4 Plus, czy PSN Plus, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa. I teraz tylko kupić GTA. No też szkoda, bo parę dni temu była promocja na GTA na PlayStation Network za 150 zł, 155. No ale... ale nie kupiłem, bo jeszcze nie byłem pewny, czy zagram. Potem zaatakowali cheaterzy w GTA i już pomyślałem, no to chyba będę grał na PS4. Cyk. No nie ma opcji, trzeba wziąć śmigłowiec. Za duże odległości są na tych. Gdyby to było w mieście, to by było ok, ale... Okej, zobaczmy, jest śmigłowiec. To bym sobie tym Dukesem wszystkich tam podokańczał, ale... w takiej sytuacji słabo. No i widzieliście, pancerz mnie w miarę osłonił, chociaż jak wam też pokazywałem w odcinku, gdzie patrzyliśmy sobie te wszystkie pojazdy z aktualizacji, czy to był live, nawet już nie pamiętam, no to przez tą przednią szybę, nie szybę, bo tam szyby właściwie nie ma, możemy oberwać i zginąć, nie? Także to jest słaby punkt Dukesa na pewno. No, ale ogólnie bardzo fajny samochód i na pewno się opłaca go kupić za ten hajs, jeśli ktoś lubi tego typu auta. Ja lubię, więc mi się opłacało. Dobrze, mamy zabić cele. Jeden jest chyba ukryty tam w zajezdni. Nie, to jest mobilny, więc będzie jechał po autostradzie. Przetniemy mu ładnie drogę. Fajna jest zabawa w ogóle ze strzelaniem tymi rakietami bez naprowadzania. Można sobie fajnego skilla wyrobić i później to się przydaje, gdy chcemy zaatakować jakiegoś gracza zwykłego, który nas namierza z wyszudni rakiet. Ale zapieprza to? No. Dobra, zaraz go ogarniemy. I teraz tak, taki mały tip, jeśli chodzi o rozwalanie pojazdów, takich, które się poruszają. Zawsze starajcie się rakietami strzelać tak tam, gdzie te pojazdy dojadą, nie? To jest oczywiste, ale ta rakieta musi wybuchnąć tak jakby przed pojazdem. Nie tutaj obok, nie tam gdzieś z tyłu, tylko musi wybuchnąć przed pojazdem i wtedy to jest w GTA one liczone jako trafienie w pojazd. Nie wiem, czemu tak jest, czy to jakieś lagi są, czy coś. Ale widzieliście teraz, czyli ta rakieta wybuchła przed pojazdem i dopiero ten pojazd dostał jakiegoś takiego mocnego hita. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, tutaj jedzie, dobra. Ja nie wiem, te boty są strasznie celne z tych samochodów. O, w ten sposób musi rakieta wybuchnąć. Nie, zobaczcie, to wybuchło przed pojazdem, a mimo to... Cyk, i to będzie on? Będzie on. A mimo to gościu dostał, nie? I dopiero wtedy zginął. Także to jest takie dziwne trochę. Ale tak to tutaj działa w GTA. Dosłownie jest, nie wiem, miałem wrażenie, że jest 5 metrów przed samochodem.
No ale można w ten sposób rozwalać. Oczywiście używając rakiet samonaprowadzających jest łatwiej, tak? Bo lecimy z śmigłowcem. Jak czasami mnie goni 5 graczy jeszcze, no to wtedy sobie właśnie tak... nie trafię. Wtedy sobie właśnie tak działam, nie? Śmigłowiec mi się kończy. Sobie właśnie tak działam tymi naprowadzającymi. Zaraz zobaczymy. A teraz za daleko wybuchła. O, chyba oberwał. Tak nie lubię, jak właśnie ktoś chce mi na siłę pomagać, bo wtedy robią się lagi, no nie? I jest więcej policji, ta policja też zbugowanie strzela, albo te boty też zbugowanie strzelają. I tak jak chcecie mi pomagać w GTA tutaj, jeździć gdzieś koło mnie, to tak naprawdę mi przeszkadzacie. Dobra, weźmy sobie Dukesa. Kurde. To będzie długa misja. Myślałem, że raz, dwa to załatwimy. No, także jest trudniej w ten sposób. Ale Dukesem możemy sobie teraz pojechać dookoła i rozwalić ten nieruchomy cel. O, akurat na mnie będą jechać, to ich przywitamy ładnie. A i gitara. I teraz sobie jedziemy. Nie wiem, która droga będzie krótsza. Czy dookoła mapy, czy tutaj. Krótsza, no dobra, spróbujemy tutaj pojechać. Dookoła mapy prawdopodobnie by było szybciej. Tutaj takie kręte drogi są. No ale spróbujmy. No. To jest szybkie auto wbrew pozorom. Nie wiem, ile tutaj na liczniku mi pokaże, ile w ogóle. Ja bym chciał, o właśnie, też taka ciekawa rzecz. Szukałem w internecie, dlaczego w GTA w żadnej części nie było liczników prędkości. No bo okazuje się, że te liczniki prędkości nie byłyby adekwatne do pokonywanych przestrzeni w grze, tak? Zresztą, co do tych prędkości w różnych grach, no to nigdy tak do końca nie jest to adekwatne, no. Ile my jedziemy na godzinę. Tak jak... na przykład w Forzie można to zauważyć, tam mamy do przejechania 11 km, tak, a jedziemy furą 400 na godzinę, ale tak mamy wrażenie, jakbyśmy przejechali, nie wiem, z kilometr, powiedzmy, nie, w rzeczywistych odległościach. No, to jest tak są wyskalowane te gry, jeśli chodzi o odległości i prędkości, żeby w wyścigowych grach to było w miarę adekwatne, nie, a w GTA jakoś tak nie chcą tego tak za bardzo wyskalować. To nie znam się na projektowaniu gier, ale tak to wygląda. I mimo wszystko fajnie by było, jakby był jakiś licznik prędkości gdzieś tam z boku, żeby pokazywało, ile ja jadę tym samochodem, żeby można było też łatwiej porównać. No nie, są różne modyfikacje, które dodają ten licznik w singlu. No ale jeśli się włączy taki licznik do multiplayera, no to niestety można dostać bardzo szybko bana, albo nawet GTA Online nam się nie uruchomi, także na razie nie ma takiej fajnej opcji mierzenia tej prędkości, a szkoda, bo byłby to fajny dodatek dla osób, które właśnie lubią jeździć, tak jak ja w GTA, bardzo. Ja bardzo lubię właśnie jeździć w GTA i jak wbijam, to właśnie z myślą o tym, a sobie pojeżdżę jakąś furką i tak jeżdżę wszystkimi autami po kolei. Bo ostatnio sobie sporo tych aut nowych pokupowałem. Nowych starych, bo już się kiedyś tam w garażu nawet miałem. Tak jak T20 czy Nero. No ale mimo wszystko fajnie się nimi jeździ. Chociaż Nero, muszę przyznać, że wiem, za co nie lubiłem ten samochód. Za to, że jest taki no niefajny w kontroli. Jak gdzieś tam się wybije od jakiegoś małego obiektu czy nierówności na drodze, no to potrafi go zarzucić. I tracimy nad samochodem kontrolę. Także to jest zdecydowanie niefajne. No dobra, dojeżdżamy do ostatniego celu. A kurde, dziwna sprawa. Gram już jakieś parę minut, 20 minut. I zobaczcie, ani jednego cheatera. No nie wytrzymam. Znaczy, ktoś tam na sesji ma jakiś milionowy poziom, ale nic się nie dzieje w grze i to jest fajne, nie? No dobra, tu możemy... Nie wiem, czy tu uda się ze snajpy pocisnąć gościa. Nie, tam trzeba zjechać na dół. Tam trzeba zjechać na dół i chyba... Najlepiej to by było go z motorówki pocisnąć.
sensie wygląda, tam być gdzieś na motorówce. O shit, tu jest trochę graczy. O, zobaczcie, mam Dukesa i w miarę mogę się bronić, nie? Dostał w głowę, to są właśnie te lagi, nie? Teraz mogę w gościa. To jest właśnie to, jak jest dużo graczy w jednym miejscu. Wy mi niby chcecie pomagać, nie? A tak naprawdę ja próbuję kogoś załatwić i zobaczcie, jaki jest rezultat tego, nie? Po prostu nie da się kogoś tam załatwić przez to. Także no. Nie pomagajcie mi, bo ja wolę sobie już sam grać, niż mieć lagi. No nie, no śmieję się, wiadomo, że to GTA jest od tego, żeby razem sobie grać, no nie? Tylko czasami też lubię sobie po prostu pojeździć i robić te misje, a niekoniecznie chcę zarabiać kasę, żeby zarabiać kasę. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o nowym trybie w GTA. I piszcie oczywiście, jeśli macie jakieś tajne informacje na temat nowych samochodów w grze. Bo te, co teraz zostało dodane, to były właściwie już wcześniej w GTA, nie są takie nowe, no nie? Trzymajcie się gorąco, na razie.